Pan z wami i słuchem twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Bała kobieta, nie. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój Wam. Zatrwożonym i wylękłym, zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w Waszych sercach. Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie. I przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, pełni byli zdumienia, że do nich macie tu coś do jedzenia, oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma i rzekł do nich tak jest napisane Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie w imię Jego ogłoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom począwszy od Jeruzalem Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Chwała Tobie Duchu Święty, Duchu Zmartwychwstałego. Wylewaj się na nas. Pomóż nam E, przyjąć dzisiejsze słowo o zmartwychwstaniu, o tym, że Chrystus przychodzi do uczniów, przyjść przez Maryję. Niech e, przez jej serce zapłonie w nas wiara i miłość zmartwychwstałego. Ta dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją wczorajszej. Łukasz, Kleofas udają się do Emaus. W drodze spotykają pielgrzyma, z którym w Emaus spożywają wieczerze i okazuje się, że ten pielgrzym to jest zmartwychwstały zbawiciel. Wracają do Jerozolimy, opowiadają o tym, co ich spotkało w drodze. Przy łamaniu chleba, prawdopodobnie e, łamanie chleba, czyli to była Eucharystia, czyli spożyli ciało i krew zmartwychwstałego Chrystusa, swojego Boga, w tajemnicy właśnie Eucharystii. E, więc byli napełnieni miłością zmartwychwstałego, Jego obecnością. A z drugiej strony, to też jest tajemnicze, że w Eucharystii Chrystus jest obecny, przyjmujemy Go, a z drugiej strony, może być tym, który przychodzi z zewnątrz do nas. Tak jak było w przypadku uczniów, którzy w wieczorniku byli wystraszeni, wylętli, słuchali opowiadania Łukasza, Kleofasa o spotkaniu ze Zmartwychwstałym, a jednocześnie bali się, jednocześnie nie do końca wierzyli, że to prawda. I nagle, kiedy o tym rozmawiają, mimo drzwi zamkniętych, przychodzi z zmartwychwstały i mówi pokój Wam. Chcę, żebyście żyli w pokoju, żebyście nie byli wystraszeni, wylętni, zatworzeni. Bo ten czas. Się zakończył, zakończyła, zaczyna się nowy czas pokoju i radości, bo zmartwistałem i żyję, Zwyciężyłem. E, na świecie doznacie ucisku, ale nie bójcie się, nie lękajcie się, ja bym zwyciężył świat. I w apokalipsie tekst mówiący o tym, że zwyciężył lew z pokolenia Judy, czyli Jezus, lew z pokolenia Judy. Więc Pan objawia się jako łagodny i pokorny zbawiciel, ale jednocześnie pełen mocy i potęgi. Pełen chwały. Więc ta chwała Boża, ta Boża obecność wypełnia wieczornik, wypełnia ich, wypełnia ich serca. Ale oni są tak zalęknieni, że wydaje im się, że to jest duch Jezusa. Ale nie zmartwychwstały Jezus, tylko duch Jezusa. Bo zdarzało się, że po śmierci ktoś przychodził do żywych, e, czyli dusza jakiegoś człowieka. Zdarzało się i to się zdarza. Ale to jest zmartwistały Pan, który ma ciało. Więc prosi, żeby spojrzeli na jego e, dłonie, nogi, a nawet żeby dotknęli, żeby przekonali się osobiście. Przecież duch nie ma kości, ciała, a Jezus mówi: Ja mam, więc nie lękajcie się, przybliżcie się do mnie. E, wątpliwości budzą się w waszych sercach, jesteście jeszcze zmieszani, ale odrzućcie to wszystko. Niech serce wasze napełni się moim pokojem. Już nie wątpijcie. bądźcie ludźmi wiary. E, oni jeszcze z radości nie wierzyli, byli. Już tą radością zmartwychwstałego napełnieni, ale jeszcze byli pełni zdumienia. Jak to możliwe? Przecież widzieliśmy Cię dwa dni temu, Panie, w straszny sposób cierpiącego i ukrzyżowanego, a tu jesteś z nami i żyjesz. To niemożliwe, że, że jesteś teraz z nami. Radowali się tym a jednocześnie jeszcze. Nie do końca wierzyli, że to jest prawda, ale wszyscy w jednym momencie przecież mogli dotknąć pana. Widzieli, że jest żyjący i że ma rany po ukrzyżowaniu na dłoniach, na stopach, na sercu. Żeby ich jeszcze przekonać do tego, że to on, to poprosił ich o kawałek pieczonej ryby. Spożył przy nich. Przecież umarły człowiek nie je. Przecież dusza człowieka nie je. To musi być stały. To musi być On. Więc Pan Jezus przekonuje ich do tego, że to On, i jeszcze im tłumaczy, dlaczego to wszystko się stało. W oparciu o słowo z prawa mojżeszowego z pięciu księgów, z, w oparciu o, o księgi prorockie, o psalmy. E, z martwych stałych Chrystus naucza ich, daje im katechezę paschalną, e, czyli wyjaśnia, oświecając ich na nowo ich umysły, aby rozumieli pisma, bo jest napisane oświecił ich umysły. Więc gdyby nie oświecił ich umysły, to by nie rozumieli pisma, nie rozumieliby tego, co do nich po zmartwychwstaniu mówi. Więc trzeba, żeby pan też oświecał nasze umysły, nie tylko serca, ale także umysły, aby oczyszczał naszą pamięć. I mówi im, przecież wam mówiłem o tym wszystkim, kiedy byłem jeszcze z wami, przed śmiercią, przed moim zmartwychwstaniem. I Chrystus do tego powraca. Pamiętacie, co mówiłem i co mówi słowo Boże, że Mesjasz będzie cierpiał, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I to się wypełniło. Ja, Mesjasz, cierpiałem, ale trzeciego dnia zmartwychwstałem, więc dlatego przychodzę do was jako zmartwychwstały. Wszystko się wypełnia. I w imię moje, w imię Jezusa cierpiącego i zmartwychwstałego będzie głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechu wszystkim narodom. Więc teraz czeka was misja. Abyście mówili o mnie, o zmartwychwstałym całemu światu, abyście ogłaszali odpuszczenie grzechów wszystkim ludziom, abyście wzywali do nawrócenia, abyście wzywali do wiary we mnie. Począwszy od tego miejsca, od Jeruzalem. Wieczernik e, był w Jeruzalem, czyli od tego miejsca. To jest takie duchowe centrum zmartwychwstania, ale. Ogłaszajcie to zmartwistanie że całemu światu, żeby cały świat się dowiedział, że grób jest pusty i ja żyję. Wy jesteście świadkami tego i wszyscy po was, którym przekażecie tą wiarę zmartwychwstanie, mają być kolejnymi świadkami aż do mojego przyjścia. Więc my jesteśmy również tymi, którzy są świadkami zmartwistałego. Wierzymy, że on zmartwychwstał. Wierzymy w oparciu o wiarę e, Marii Magdaleny, przede wszystkim Marii, Matki Bożej, o wiarę apostołów. Co nam również w Ewangelii mówią aniołowie, którzy byli w grobu, w grobie, w środku grobu naszego Pana, mówiąc, że grób jest przecież pusty, że on zmartwychwstał. Więc my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, również to prawda. Dlatego trzeba, żebyśmy ogłaszali to innym, kolejnym, kolejnemu pokoleniu, które teraz jest i temu, które przyjdzie po nas i które ma obowiązek świadczyć kolejnemu pokoleniu, a tamte kolejnemu, aż do przyjścia Jezusa. Wy jesteście świadkami tego.